podsumowując wszystko, co powiedziałam, żeby nie było tak cudownie, że Hegel taki też cudowny, taka troszkę łyżka dziegciu. Znaczy zastanawiam się tak, czy właśnie Hegel nie jest współcześnie, nie wiem jak to mówię, plamą na walcu historii, tak? Że właśnie został odłożony przez historyków filozofii do takiego lamusa troszkę. To jest taka zniewalający system, groźna właśnie filozofia, to jest to, co mówiłam na początku, prawda? Czyli ta metafizyka jest po prostu problemem samego heglizmu, a nie można jej tak po prostu, znaczy profesor na przykład Przyłębski mówi, a mnie to nie interesuje, a mój kolega Szymaniec mówi, mnie to nie interesuje, prawda? Mnie nie interesują doświadczenia heglowskie, myślowe, jakieś tam niekomunikowalne, niewerbalne, to jest dziwactwo jakieś. Mnie interesuje filozofia społeczna, mnie interesuje historia, ktoś może powiedzieć, prawda? I faktycznie, zauważcie Państwo, po Heglu filozofowie żyją w cieniu takiej przeszłości spod znaku systemu. To są filozofie budowane, jakby się próbowano walczyć z absolutną prawdą, której nie ma, prawda? Nie chcemy metafizyki, bo ona w gruncie rzeczy jest władzą i przemocą w stosunku do ja. To jest też to, co ja na początku mówiłam. Więc Hegel po prostu pada jak mucha tutaj, bo symbolizuje dla wielu właśnie apodyktyczność dyskursu filozoficznego, z którym myśmy się już pożegnali. I po prostu Hegel nie jest akceptowany w tym sensie. I zauważcie Państwo, Nietzsche rezygnuje w ogóle z racjonalności. Przecież nie ma u niczego żadnej racjonalności. To są tylko konstrukcje tych, co się boją, zwłaszcza chrześcijan. Także nie wytrzymują tego, że nie ma żadnej racjonalnej konstrukcji, że jest niemożliwa. Więc oni chowają głowę w piasek i sobie coś tam wymyślają, ale de facto świat jest irracjonalny, życie jest irracjonalne, życie jest twórczością, ekspresją do wolności, prawda, właściwie, prawda? Nie ma całości. Nie ma całości, nie ma systemu, no to przecież jest chore po prostu to, co Hegel tworzył, na przykład z tego punktu widzenia, prawda? Nie wiem, taki Heidegger, prawda, też w pewnym sensie walczy z racjonalnością. Próbują zaklinać, przywołuje coś, ale właśnie, żeby tylko nie popaść właśnie w dyskurs taki systemowy, prawda? Więc to też jest walka z Heglem. No ile tam negatywnych... Przekonany, że wszystko, co powstało w XX wieku, jest pod wpływem Hegla. No bo jest pod wpływem, ale negatywnym. Tak. Bo właśnie, proszę Państwa, nowoczesna filozofia to jest wyrywanie się spod władzy Hegla. Tylko że Hegel jest negatywnym punktem odniesienia, no przecież nie pozytywnym, prawda? Ale właśnie też, bo przecież ja miałam was zachęcać, Jezus Maria, że jak ktoś przeczyta Hegla, że jak ktoś przeczyta Hegla, to rozumie filozofię współczesną, czy rozumie Heideggera, rozumie Nietzschego, rozumie, z czym oni walczą. Jak ktoś tego nie rozumie, to nic nie rozumie właściwie z filozofii, prawda? Że jest taki kolos, który jak się zrozumie, no to jest dużo łatwiej potem filozofii, to o to chodzi, prawda? Albo taki Derrida, prawda? W ogóle już nie ma metafizyki, w ogóle nie ma znaczonego, w ogóle wszystko się zrównało z literaturą, bo cokolwiek jest metafizyką, jest przecież groźne. Przecież o to chodzi, autorytaryzm władzy. Nie możemy sobie na to już pozwolić, prawda? Dlatego filozofia musi być już literaturą bardziej, prawda? Nie wiem, jakimś takim, nie wiem, no, kontekst pisma tylko, jakiś taki właśnie rekonstruowanie tego jakoś tak, nie wiem, jak to powiedzieć, prawda? Albo Bataille na przykład ucieka w obsceniczność, żeby właśnie nie konstruować, bo te negatywne momenty heglowskie, obsceniczność, erotyzm, perwersja nawet się pojawia. Proszę? Ukąszony, kolejny, tak. Albo na przykład Habermas, który zamienia poznanie na porozumienie, na paradygmat poznawania jest zamieniony na paradygmat porozumienia, nie właśnie, żeby nie było się. Więc proszę Państwa, podsumowując krótko, my odbieramy dzisiaj myślenie, to, że ja próbowałam to afirmować, my odbieramy dzisiaj myślenie jako ideologię. Proszę, Hegel by tego w ogóle nie zrozumiał. Jakby ja mu powiedziała, panie Hegel, myślenie to jest ideologia, on by tego po prostu nie zrozumiał. A my dzisiaj tak właśnie myślimy. Myślenie, przemoc rozumu. To, co robił Hegel, jest przemocą rozumu, jest ideologią dzisiaj. Hegel by tego po prostu to, no nie wiem, no filozofom się pewne rzeczy nie śniły. Jemu się to po prostu chyba nie śniło. No. On nie pasuje do dzisiejszych czasów. No. Cele absolutne są dzisiaj całkowicie wyrzucone z celów, jako cele filozoficzne. Teraz druga rzecz, która mi się wydaje taka problematyczna, to jest płaszczyzna polityczna, też tutaj ja niby afirmowałam, ale osobiście uważam, że Hegel się ma nijak do dzisiejszego czasu, to bym polemizowała z... po prostu mnie się wydaje, że dzisiaj wszystko jest prywatne. Państwo istnieje po to, żeby zaspokajać potrzeby prywatne jednostek. Wszystko się po prostu sprywatyzowało, prawda? Wszystko jest nastawione na użyteczność, wszystko ma być użyteczne. Więc uważam po prostu, że wszystko się dzisiaj wyczerpuje w dwóch słowach. W bezpieczeństwie i w szczęściu.
Nie wiem, pomyślcie Państwo, czego chcecie dzisiaj. Chcecie być szczęśliwi i bezpieczni. To jest przecież Epikur. Epikurejs. Dzisiaj to jest nawet zadziwiające, że jego filozofia społeczna jest tak mało znana. Niektórzy mówią, że liberalizm jest powtórzeniem epikureizmu, prawda? Czyli taki mamy dystans do państwa. Bo państwo też służy po to, żebym ja była bezpieczna i żebym była szczęśliwa. Czego życzymy dzieciom? Żeby były bezpieczne i szczęśliwe, ale to nie jest heglizm. Heglizm mówił, że dzieci się rodzą po to, żeby były rozumne i wolne. A dzisiaj takiej kategorii po prostu już nawet nikt nie używa, prawda? Dzisiaj po prostu jest wszystko prywatne. Hegel był też propaństwowcem. I co by o nim nie mówić, jedno można powiedzieć, że był, nie był anarchistą, a dzisiaj właściwie mamy taką próbą formułowania takiej, bym powiedziała, idei państwa republikańskiego, ta cała Unia, takie po prostu jednostki, federacyjnego, może chciałam powiedzieć. O, tak, to chciałam powiedzieć. Tak. Czyli z jednej strony za państwem nic nie stoi, tylko prywatność. Prawda? Wszyscy tylko politycy też wyrażają pewną prywatność, a nie ideę ogólną, tak jak u Hegla. A z drugiej strony właśnie państwo się jakby przeżywa też głęboki kryzys. No, że są jakieś korporacje, jakieś właśnie twory ponadpaństwowe. To też nie jest heglowski świat, prawda? No i trzecia rzecz, to mnie się wydaje, że to jest to heglowskie, sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu. Znaczy Hegel jakby się dzisiaj urodził, to prawdopodobnie próbowałby zrozumieć nasz świat i próbowałby prawdopodobnie znaleźć jakąś formułę, za pomocą której my byśmy świat zrozumieli. A mnie się wydaje, że świat jest współczesny zbyt skomplikowany. I to się wyczuwa na każdym właściwie poziomie, że my już po prostu nie potrafimy znaleźć jednej formuły, w której moglibyśmy zamknąć całą. W pewnym sensie, tak można by to powiedzieć, tak? Znaczy po prostu nie potrafimy pojąć procesów globalnych, bo one są zbyt skomplikowane. Znaczy możemy poznać na bardzo poziomie ogólnym, albo popadamy w taką pustkę, znaczy nic nie mówimy konkretnie, prawda? On mnie bardzo inspiruje, natomiast ja sobie zdaję sprawę, że on jest po prostu trudno percypowalny przez dzisiejszego, jakby przez dzisiejszą publikę, prawda? No to jest po prostu nie. On może być anachroniczny. Ja uważam, że współcześnie Hegel może być tylko interesujący dla jednostki. Dla mnie może być interesujący. Ja nie mogę z niego zrobić żadnego projektu filozoficznego, nie mogę z niego zrobić żadnego projektu politycznego, bo mi powiedzą, że jestem jakąś wariatką, prawda? Natomiast oczywiście, że dla mnie, ja się z Państwem tym dzielę, że on jest dla mnie interesujący, prawda? I jeszcze, czyli co? Czyli, że świat skomplikowany, a w życie subiektywnych duchów nie należy się wtrącać, więc się nie wtrącamy. No i taki jest współczesny świat. Aha, no i teraz proszę Państwa, już ostatnia rzecz. To jest, chciałabym, żeby ostatnie słowo należało do Hegla, a nie do mnie, oczywiście. I tak troszkę ku pokrzepieniu serc, taki cytat po prostu z Hegla, który mnie się osobiście bardzo podoba. Chciałam Państwu przeczytać tylko cztery zdania, ale jaką one mają moc? Zwłaszcza, że słowa te wypowiedziane zostały już prawie 200 lat temu. Jeśli cel tego spotkania został osiągnięty, no to Państwo posłuchacie tych słów z otwartością, z życzliwością, z taką pewną sympatią, prawda? I uwaga, pojawia się pojęcie duch, które oczywiście już rozumiemy. Więc na zakończenie cztery zdania z Hegla i koniec, bo niech to będzie, ten koniec należał już do niego. Więc tak to jest tutaj. Pierwszym warunkiem filozofii jest niezłomne umiłowanie prawdy, wiara w moc ducha. Człowiek z racji tego, że jest duchem, ma prawo i obowiązek uważać samego siebie za godnego rzeczy najwyższych. Żadna jego myśl o wielkości i mocy własnego ducha nie może być dość wielka. A jeśli ktoś będzie miał taką wiarę, to nie znajdzie się nic tak niedostępnego i trudnego, co by się przed nim nie otworzyło. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dziękuję bardzo.